Łocinieckie Klimaty przedstawiają pasowanie na ucznia, drogowe inwestycje, koncert charytatywny, ekozakup, Olimp Złocieniec, wystawa malarska z pomocą naszym sąsiadom z Ukrainy. Jednym z najważniejszych momentów w życiu szkoły jest pasowanie na ucznia. Będzie to uroczystość, na której nasze pierwszaki zaprezentują swoje umiejętności i pokażą, czego nauczyły się do tej pory. Najważniejsze jest poczucie takiej jedności ze szkołą, myślę, i to, że poczują się wreszcie pełnoprawnymi uczniami. A jak występowało się naszym uczniom? Trudno! Nie, trudno, nie. Bardzo trudno, ja się stresowałem. Nie, dla mnie to było bardzo łatwe. Jakbyś była pierwszą parą, to... A czy nasze pociechy cieszą się, że zostały uczniami? Tak! Bo szkoła jest bardzo fajna. Bo na przykład mogę dać radość swoim rodzicom. Jesteśmy przekonani, że od tego momentu uczniom w szkole wszystko pasuje. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Funduszu Rządowego Polski Ład w Złocieńcu zostanie zrealizowana budowa nowej drogi na ulicy Warszawskiej i Pyrzyckiej oraz przebudowa ulicy Brzozowej. 5 milionów złotych. Zadanie realizujemy też po części, bo tutaj kończy się działka gminna, a do przejazdu kolejowego jest działka powiatowa. Powiat też zobowiązał się do tego, żeby naprawić nawierzchnię, wymienić chodnik. Przy okazji będzie wymienione oświetlenie. No, ucywilizujemy ten teren w końcu, mieszkańcom się to należy. Ta inwestycja rozwiąże wiele problemów. Znajdujemy się w najbardziej specyficznym miejscu naszej planowanej inwestycji, bo tutaj tuż za mną, w momencie kiedy spadają deszcze, z każdej strony, tutaj z każdej ulicy leci woda, a ona nie ma gdzie stąd wypłynąć, więc tworzą się tutaj ogromne kałuże i tak naprawdę jest to największy powód, dla którego nie można tutaj dokończyć chodnika, nie można połączyć tej części z następną częścią miasta, która się dalej rozwija. Inwestycja będzie polegała na tym, żeby tą wodę z tych terenów, właśnie z tego najniższego punktu, wyciągnąć, przeciągnąć grawitacyjnie do jeziora Rakowo. I to jest chyba największy koszt, który zostanie zakopany w ziemi, a który jest niezbędny do tego, żeby położyć tutaj asfalt i wyasfaltować następne części dróg, które się zagospodarowują i to, że to klepisko, które jest i te błota, które tam występują, również przy tej inwestycji będą zrealizowane. Do czego można teraz życzyć? Szerokiej drogi, dużo dobrej muzyki, ale przede wszystkim dużo dobra popłynęło podczas koncertu charytatywnego dla Neli. To jest tak zwany wieczór dobra. Dzięki pani Annie Tyma został wylicytowany ten koncert w Szczecinie i w swojej dobroci serca pani Anna Tyma przekazała Fundacji Magia Serca, żebyśmy mogli zorganizować to dla naszej małej wojowniczki Nelki. Każde dobro potęguje kolejny przypływ dobra. Mała Nelka walczy, walczą jej rodzice, potrzebują niesamowitych funduszy też na refundację leków i dzięki ludziom dobrego serca. Dzisiaj możemy się spotkać i spędzić wspólnie dobry czas i zebrać pieniążki na leczenie Neli. Koncerty charytatywne mają swoisty klimat i cieszy, gdy publiczność licznie na nie przybywa. No, a wiadomo, że im więcej ludzi na charytatywnych, no to wynik tych koncertów lepszy. Jeśli możemy pomóc w ten sposób, żeby kilka dźwięków z siebie wydobyć, to zawsze jesteśmy do waszej dyspozycji. Bardzo mocno trzymamy kciuki za Nelę. Koncert grany sercem. W ramach inwestycji popegeerowskich udało się uzyskać dofinansowanie na zakup dwukomorowej śmieciarki, która będzie wykorzystywana na terenach wiejskich. Dwukomorowa ze względu na za jednym razem będzie mogła zbierać dwie niezależne frakcje i też ograniczyć ilość wyjazdów na tereny wiejskie. Czyli przeniesie się to na pewno na oszczędności. Poza tym samochód jest nowy i też wpłynie to na to, że będzie bezawaryjny. Na pewno wspomoże to nasz system i też usprawni działanie i funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Wpłynie to pozytywnie na segregację, na selekcję. Tylko mieszkańcom pozostaje, żeby segregowali te śmieci, żeby nie było z tym problemu. Dzięki temu zakupowi zapanują nowe porządki. W marcu Olimp Złocieniec
rozpoczął zmagania w rundzie wiosennej sezonu 2021-2022. Chcemy wygrywać po prostu mecze i nie mamy jakichś specjalnych planów. Jeżeli Bóg da i wyniki będą takie, że będziemy mogli włączyć się w walkę o awans, oczywiście będziemy to robić. A na tą chwilę nie chcemy jakoś pompować balonika, po prostu robić swoje. Walczyliśmy o to, żeby nikt więcej nie odszedł, to się udało. Pozyskaliśmy kilku chłopaków, młodych chłopaków, wrócił jeden doświadczony zawodnik ponad półrocznej przerwie. Dołączył do nas jeszcze jeden bramkarz, także wydaje mi się, że na tą chwilę jest to optymalnie. Jakie jest nastawienie wśród naszych zawodników? No mogło być lepiej, ale jest dobrze. Atmosfera jest dobra. Chcemy cały czas zwycięstwo grać. Olimpowi życzymy boskich akcji. Miłośnicy malarstwa mieli okazję spotkać się przy wyjątkowych pracach. Dzisiaj mamy wernisaż wystawy naszego znanego, lubianego, bardzo popularnego w naszych kręgach artystów i mieszkańców Złocieńca, Ryszarda Gutowiecza. Ogromnie ważne, żebyśmy prezentowali to, co jest tutaj na naszym terenie, takie ważne, twórcze, artystyczne, ogromnie ważne spotkania, które sprzyjają różnym dyskusjom i edukacji kulturalnej, ale tak naprawdę to po prostu jesteśmy wtedy ze sobą i to nas najbardziej cieszy. Jakie uczucia podczas wernisażu towarzyszyły naszemu artyście? Jestem zadowolony, bo dlatego, że człowiek już do 100 lat za dużo nie zostało, nie? No to jest moja, tak patrząc, mówiąc, jedna chyba będzie z ostatnich, bo chyba, że jakieś zbiorówki w Złocieńcu będą robione, to wtedy będę uczestniczył, a tak już indywidualnych to raczej nie. Trzeba pokazać, że na koniec ich ktoś może zapamięta jeszcze. Przyjdą tutaj i pooglądają. To dla mnie będzie taka satysfakcja. Wystawa z dobrymi widokami. Krwawa wojna wywołana przez Putina i Rosję spowodowała, że mieszkańcy Ukrainy potrzebują naszej pomocy. Od samego początku, właściwie dwa dni po wybuchu wojny, już zaczęli do nas docierać uchodźcy, osoby, które uciekały przed wojną. No i w krótkim czasie zapewniliśmy nasze możliwe zasoby około 200 osobami. Także do chwili obecnej ta pomoc trwa cały czas. I przewinęło się około 300 osób. Wolontariusze działają w trzech ośrodkach. Mamy kontakt z tymi osobami, rozmawiamy z nimi, prowadzimy spotkania. Mamy osobę, która w urzędzie mówi w języku ukraińskim. Wszyscy mają z nią kontakt. Pilnujemy, żeby ten ich pobyt tutaj był bezpieczny, monitorowany przez nas. No i też, żebyśmy odpowiadali na te potrzeby, które faktycznie są tymi realnymi potrzebami. Najpierw formalizujemy ich pobyt, później wysyłamy dzieci do szkoły, do przedszkola, a w tym czasie szukamy pracy i też szukamy lokum, gdzie te osoby możemy w jakiś sposób usamodzielnić. Nieodzowna okazała się także zbiórka potrzebnych artykułów. Znajdujemy się teraz w punkcie, w tym punkt pierwszego kontaktu i przynoszą tutaj mieszkańcy dary, są to rzeczy pierwszej potrzeby, są również uzupełniane przez dary, które do nas dojeżdżają. Ten punkt jest otwarty dwa razy dziennie, osoby, które na naszym terenie są, które potrzebują wsparcia albo uzupełnienia swoich zapasów, mogą przyjść tutaj i te zapasy uzupełnić. Jest ogromna pomoc mieszkańców wspólnymi siłami, pracą wolontariuszy, pracowników MGOPS-u i urzędników. Dajemy sobie radę z tym, że ta nasza praca jest w jakiś sposób spokojna i też przynosi efekt. Myślę, że nasz wkład jest przynajmniej tym, co możemy zrobić dla tych ludzi, by nie czuli traumy, by też mogli się przygotować do tego i poczekać do momentu, by po wojnie odbudowywać swój kraj. Wielkie brawa wszystkim za pomoc, bo dzięki Wam nasi goście mogą powiedzieć: jesteśmy w domu. Światłym przykładem działań pomocowych dla naszych sąsiadów był koncert Solidarni z Ukrainą. Jest to koncert związany z naszymi przyjaciółmi, dla nich dedykowany im. Koncert, który jest takim pewnego rodzaju gestem, który mówi, że jesteśmy razem, że chcemy wspierać naszych przyjaciół z zagranicy, że chcemy im pomóc przetrwać ten bardzo ciężki moment dla nich w ich życiu. Chcemy się razem spotykać, chcemy się razem poznawać, ale też przy okazji dochód z koncertu, bo biletowany jest koncert, przeznaczony jest na pomoc rodzinom, które mieszkają na terenie miasta Złocieniec. Kto zaprezentował się podczas koncertu? Wyszukałam ludzi ze Złocieńca, którzy zajmują się różnymi artystycznymi rzeczami, śpiewaniem, graniem i nie tylko.
i zaprosiłam ich dzisiaj do współpracy i do naszego koncertu. Rozpoczniemy piosenką ukraińską w wykonaniu właśnie pani z Ukrainy, która tutaj u nas jest na naszej gminie Złocieniec. To wydarzenie to także duża nobilitacja dla naszych artystów. Myślę, że jest to bardzo ważna akcja, dlatego cieszę się, że mogę wziąć udział w tym koncercie. Uważam, że w ciężkich sytuacjach jednak powinniśmy się zjednoczyć i być wspólnie, bo jak to się mówi, w grupie siła. Słychać, że pomagamy bez fałszu. Dziękujemy, że byliście z nami w złocienieckich klimatach. Prosimy także o Wasze polubienia i udostępnienia. Życzymy Wam, aby nadchodzący czas przyniósł dużo zdrowia, spokoju, szczęścia i aby złocieniecki klimat pełen ciepła i zrozumienia przekroczył wszystkie granice. Do zobaczenia!